Jak zwykle, kawał dobry. Aha! Poczekaj, to ty masz zrobić, to ty chyba musisz się wpiąć, tak? Coś się przerywa, dobrodzieju. No, się przerywa. Halo? Halo? Dobrodzieju, musisz zawrócić. O, no wiem, strasznie się przerywało, nic nie rozumiem, co gadałeś. No, ciebie też. Czyli idealnie. A kupci jak zwykle zamiast pomóc, to się obija. Kupcu jak zwykle, nic nie robi. Nic nie robi, tylko by laury zbierał, no. No, tak jest, kupson. Tak na niego mówią. Trudno, dobrze, że tutaj pracujemy za trzech, bo... Dobra, weź tu przycumuj do tego statku. No dawaj, już jest... Kurwa, no nie mogę! To mojbe, to lipka. Teraz by co? Czekaj, w drugą stronę, trudno. Jakoś no, damy radę. Dobra, to ty to się tym zajmij, a ja już tutaj zacznę przygotowywać wszystko. No nie no, znowu mnie wywaliło, nie kurwa, wiem. To jest grane. Nie wiem, dobra, dokończmy co tą jest misję. To wielko, bo do szlak mnie zaraz trafi. Co? Czemu? Nie, dobrodzieju, mu nie możesz nosić nic przy sobie cennego, no, bo co chwilę... To nie jest mój internet, bo stream normalnie mi leci, no. Po prostu Sea of Thieves stwierdził, że dobrze już, za długo grasz już po prostu, jesteś za dobry w tą grę. No, trzeba go diskonektować co 5 minut, kurde. Żeby mięso... Tak interwały. Żeby mięso Krakena nie mógł sprzedać za szybko. No co za dziadostwo. Kurde, jeszcze źle skręciłem chyba, nie dam rady, nie wyrobię się chyba. Ja pierdziele, nigdy nie zaparkujemy tym łódką. A może się uda? Do tyłu, nie od boku. Próbuję cały czas. O, jest pyk. Jest, uff, udało się. Dobra, kończmy tego questa, bo ja to brodzi tam, wyrzuca go co chwilę. Tak, gdzie my mieliśmy? Na Daggertów. Tak, tak. Na RW. Ten spokojny ten. Płyń, płyń. Co tam, bo mnie nie było. Dobrze się obijał, jak zwykle. No. No. Czasem trzeba. Skarby żeście, kurwa, zgarnęli. Tak, no. Udało się w końcu. No. Mnie wywaliło jeszcze 3 razy, więc jakieś 30 kul też poszło się jebać. Widziałem. Akurat, jak ostatni raz cię wyjebało, bo... Pepsi przyszedł do mnie, tego pokazałem do kamery. No, nie wiadomo do końca. Może tak być, no. Ale może po prostu gra stwierdziła, że czas najwyższy go powywalać. Ach, perfekcyjnie poszła ta misja. Nie ma co się oszukiwać. Łatwa i przyjemna. No, poszło nam raz, dwa. O, doskonale, nareszcie. No, dobrze, jakiś megalodon. Nareszcie będziemy mieli z kim walczyć, dobra. Teraz powinien nam się ten Shrouded Ghost pojawić, żebyśmy nie mogli z nim walczyć, bo nie mamy kul. To by było idealnie. A to jest jakiś rzadki? To jest jakiś rzadki. Nie, to jakiś obsraniec. Dobra, walczymy z nim, mamy kulę. Zaraz sprawdzę, ile w zapasie jest. Dobrodzieje, mamy 2 kule w zapasie, więc chyba damy radę, co nie? Dobra, damy radę, musimy celnie tylko trafić. 2 kule? Nie, on już się chyba odpierdzielił z chałkami. Tak. Nie wiemy. Co to? A, dobra, beczki. Ten, pomóż mi kup z żagle ustawić, bo są dosyć krzywe jak zwykle. I drugi tak samo, dawaj. Nie, nie, tylko zebrać można. Taka zabawa jest, że tylko się zbiera te kule. Dobra, ten, ciemnica tu jak... Jak nie powiem. Zgaś te światło. No zostaw, co ci przeszkadzają, jest jaśniej. No, a tak to ciemno straszliwie.
No, zostaw te światła, o co ci przeszkadza to kupić? Jakiś statek jest na tym, na kościach. Nie szkodzi. A czyż no trochę szkodzi w sumie, bo może to ten sam, co takie zadanie robił, zatopiliśmy go. Dobra, wpierdzielaj się tam na całego. Dobra, nie przejmuj się. Już mam doświadczenie w pierdzielaniu się. No, na pełnej wlatuj. Wpierdol się w ten statek. No. Ej, chodźcie wszyscy sobie weźmiemy te ogniowe. W sensie, że spalimy, o to ci chodzi? No. No dobra, ale nie, nie mam ogniowych, zabrałeś wszystkie chyba. No, to weź tego, weź kryształek. To wezmę, co, jaki kryształek? Wezmę wybuchowy. No ten, co leży za tobą. Kryształek? Nie, to na końcu, zanieśmy rzeczy na razie. No dobra. To nam statek chyba utonie, jak dobrodzi się na pełnej. Nie utonie nam, naprawisz go szybko. Nie, nie, nie. Ty, no. Ale wpierdolisz się w nich, dobro? No? W ten statek. To nie? Dawaj w ten statek się wpierdzielaj, dawaj. No tak średnio widzę, tylko żagiel widzę, ale no dobra, chyba dam radę, no. Prosto, prosto teraz. No dobra. I prosto. Na pełnej, dobra. Na pełnej. Dobra. Ja nie wiem, czy to nie jest ten sam gościu, nie? Nie zdziwił mi się w sumie. Chyba, nie wiem, może trochę w lewo nawet, minimalnie. Znowu mu taki wjazd zrobimy, kurwa. Dobra, patrz, dawaj. Wyskoczył, kurwa, z łajby. Dzień dobry. Parki. Szybko, bierzcie mu kulę. Teraz to jest po chuj te kule. Teraz to ja naprawię swój nasz statek. Ała! Dobra. Do mnie. Ała! Zabił mnie. Weźcie tam za to statek, kupcy. Ja naprawiam nasz okręt. Kurwa. Spoko, zabrałem mu 10 kół. Nie mogę się doczekać, jak mi zaraz... Ja pierdzielę. Ej, byku. Ej, byki, bo mi na statek tonie trochę, głupio tak. Może dlatego... Ale zdążyłem mu zabrać kulę. Dobra. Ej, on jest na naszym statku! Jest na naszym statku! Na prawie nie bił, no. Ej, jest na naszym statku. Ej, 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 jesteś na statku, bo zatoniemy zaraz. Ja wracam teraz. To wracaj szybciutko, ku dobro. Bo jest typek na statku, co nie? Nie zdziwiłbym się, jakby coś nam podjebał. Dlaczego kotwity żeśby nie rzucili? Nie wiem. Jak się w nich grzebaliśmy? Nie wiem. Podnoszę. O nie, nie podniosłem. Weź tam typek na statku. No był gdzieś na statku, bo zabił mnie. Ja się totalnie tego nie spodziewałem. Nie widzę go. No może zabrał coś i spierdolił, no. No cóż. Wiem, że na pewno był. Tam woda jest strasznie nalana, jest ten. Kups, no coś nie, nie poszła ta dywersja, Kupson. Co? No czemu ich statek jeszcze się trzyma? Dobra, zostawiam 10 kul. Ja biorę te, biorę te. Deski też wam zostawiam. Kurde, kredy mi wyszło to wystrzelenie się. Dobra, weź tam na nich, skręcaj, kups. Pali nam się coś w ogóle na statku. Bok spryt. Nie wiem, czy się wyrobię, kups, szczerze mówiąc. Ja chcę ci pomóc jakoś tym. Może kurwa, tu? Jak mnie gryzie, ja pierdolę. Może parkujemy tu, czy nie? Nie, nie, nie. Dobra, ale parkujemy już, co nie? Bo nie ma sensu ten. Nie, 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 nie. Nie, nie parkujesz? No, płyń. Dobra. Ja biorę tego, no niech ci pomagam harpunem. No tak, ale coś tu parkujemy, czy nie? O, coś jebło u nich. To ja! To ty jebłeś? No. Ale beczką wybuchową? Nie, nie. Ogniem.
Dobra, weź goś tam z kulu, potraktuj kubik czy coś. No, zabrałem im kulę. Skakuj, jaki głupie. Walniesz ich, kups? Walniesz ich, kups? Tak. Dawaj ich teraz. O, tam jest ster skręcony, kurwa. No bo... A tak wyszło, no. Spoko, już żadnych kul nie mają, zabrałem im wszystkie. Rzucili ten, ogniste gówno. Będą nam statek próbowali się dostać. Kupsik, to trochę średnio. Myślałem, że miałeś ster wyprostowany. No, nie powiedziałeś, że zamierzasz taki manewr zrobić w sumie. To pilnuj tych drabin. Odwróćmy się, no dobra, ale może uda się nam odwrócić, to byśmy ich staranowali z kul. Spróbuj, weź podnieś, zdejmij żagle, podnieś kotwicę, obrócimy się. Czekaj, bo on ten, bierze wodę, ja tam idę go zabić. Weź się obróćmy trochę. Podnieś dobrodzieju kotwicę, czy nie podniesiesz? A, bo mam kotwicę. No, zabił mnie. Ta, podnieś kotwicę, jak możesz. To pomóż mi, to lata będzie zajmować. Kurde, aj! Nie skrzykę, Bladusu, kotwicę. Obróćmy się. Strzelił do nas jakąś magiczną kulką. Sam nie wiem. No czymś do nas strzelił w każdym razie. My też mamy. Dobra, mam kulę, która powoduje, że chcą bansować. O, podpalił nas. Cholera! Jest na statku, jest na statku. Mam kulę, która powoduje, że chcą bansować, ale muszę ją załadować. Jest na statku? Zginę? Zginąłem. Ja cię podniosłem. No czemu ten? Ja cię mogłem podnieść, co ty robisz? Ale chłopiec na statku, uważaj, bo na pod pokładem. Kurde, jest pod pokładem! Statek nam tonie! Kupson! Czemu... No to teraz już dupa. Statek nam tonie. Byczki, mam w chuj rzeczy. Mamy zadanie, zadania mamy rzecz. No już ten, biorę wodę. Ale stary, zabij chłopa na statku. Dobry dzień jeszcze wyjebało. Zabijesz chłopa? Wyjebało mnie znowu? Zabijesz chłopa? Zabiłem chłopa, dobra. Zabiłem chłopa. Dobra. Tak, dobrodziej sobie poszedł. Mam nadzieję, że nie miałeś nic przy sobie cennego. No, kulę miałem, no. No. No szybko dawać na ten statek, bo no już, już. Idzie i wie. No on już się... O, już jest chyba, czy to wy? Ja się respię. Kurde, kręcimy się cały czas. To weź jakiś ten... No o, ten, tylko chciałem by być, wiesz o co chodzi. Nie, no chciałem właśnie obrócić się w ich kierunku, co nie? Czy ty rzuciłeś kotwicę? A, bo oni rzucili kotwicę. Dobra, podnoszę. Mamy dziurę na dziurze. Dobrodziej, chodź tu szybko, mam dziurę na dziurze i nie mam jak się obrócić. Bo oni nas, bo oni ładują nas cały czas. Pomóż mi kotwicę podnieść, czy coś. Łatam. Kurde, znowu, ej, dostałem, oni chyba... Podnieśli. Ej, chyba jest, ale chyba jest na statku. Jakby co leży, jak ktoś mnie podniesie na tym? Podniesiesz mnie, Kubik? Wysnajpił cię. Może. O, dobra, pomożesz mi podnieść? Zabiję mnie, zabił mnie na gdzie, statku. Na statku naszym? Tak. Przyjdź. Oni chyba nam rzeczy kradną pomału, tak mi się wydaje. Tak. My nie mamy żadnych rzeczy. Mamy pełno rzeczy. Nie no, nie da rady podnieść tej kotwicy jebanej, no. No ja pierdzielę, no. No i znowu padłem, no ja pierdzielę, no. Naprawdę. Statek to nie. Weź chociaż ten medalion i schowaj się, kupcą, gdzieś z tym medalionem. No, idę. Nie no, nie wierzę. I wszystko przepadło. No co za beznadziejna akcja. Jak żeśmy to zrobili? Bo żeś kupco niepotrzebnie tam kotwicę pierwszy raz rzucił. Byliśmy źle ustawieni. Ster, kurwa, skręcony. Ale to mówiłeś, nie mówiłeś, nie powiedz. Tak, ale nie powiedziałeś, że chcesz rzucić kotwicę. Skąd mogę wiedzieć? Zdaje, że chcesz. Statek nam zatonął. No zatonął, zatonął, tak. Zatonął. Wziąłeś kupco, on kresztą się ukryłeś? Tak, fajnie. Jaka głupota. I zabrali nam wszystkie rzeczy, nie wierzę.
I to jest wszystko to, co Dobrodzi zawsze powtarza. Jak statek jest nieprzygotowany, to jest dupa, a nie walka. Zawsze trzeba zbierać surowca, a nie na takich oparach. Ale statek był przecież przygotowany, tylko po prostu... Nie, w ogóle surowców nie mieliśmy, kul nie mieliśmy, nic. Nie, no mieliśmy właśnie, o to chodzi, że... Nie, nie mieliśmy, co ty. No ale nawet jeśli to i tak... No dobra, ale to co mieliśmy i tak... Jakbyśmy mieli kulę, to byśmy ze spokojem. Ale przecież to... To co mieliśmy nawet nie wykorzystaliśmy, bo... Ale nie mieliśmy w ogóle kul, beczki były puste. Ale chodzi o to, że trochę mieliśmy, bo trochę podjebaliśmy i... No właśnie, a i tak tego nie wykorzystaliśmy. A podjebywanie, a jak posiadanie no dobra. W własnym magazynie, to jest ale różnica. I tak tego, ale chodzi o to, że statek, cokolwiek, wygrali, ale rozumiesz, że nie mieliśmy, i tak byliśmy przez całą walkę źle ustawieni i ani razu nie strzeliliśmy w nich ten. I zawsze surowce byłyby zbierane sumiennie przez każdego, statek byłby gotowy i statek gdybyśmy byli dobrze ustawieni, gdybyśmy dobrze byli ustawieni, to byśmy wtedy ich załatwili. No właśnie, wystarczyłoby, no i mieliśmy trochę kuli i właśnie jakbyśmy byli dobrze ustawieni, przegraliśmy właśnie, bo byliśmy źle ustawieni. Nie, no to nie tak. Było ustawienie. No źle ustawienie. Byliśmy źle z powodu braku surowców. Byliśmy źle ustawieni, bo tak byliśmy się beznadziejnie się ustaliliśmy. Z powodu braku surowców. A co te surowce mają bo do złego ustawienia? Nigdy nie zrobiliśmy takiego manewru, gdybyśmy mieli surowce. Nie, 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 no kupcą źle, bo niepotrzebnie rzucił kotwicę w tym jednym momencie. A czemu kupcą rzucił kotwicę? No nie wiem czemu rzucił. W głupi sposób, ponieważ nie mieliśmy kul, żeby. Ja nie wiem czemu on rzucił wtedy kotwicę, jak za drugim razem podpływaliśmy. To było bez sensu. Bo wtedy ustawiliśmy się tyłem i już jakby nie było jak się obrócić. Sumiennie pracował i zbierał surowce. Jakby nie byłoby. Jakby ta kotwica nie została wtedy rzucona, to nie było problemu. Gdzie mam płynąć? Mów mi. No na outpost gdzieś. Ale w tę stronę. Dagger tu. NE. Okej. Okay. Kupson, ty tam żyjesz? No nie wiem, czy on tam żyje teraz. Żyje. I co? Schowałeś gdzieś ten diament? No pewnie. Będę ich kąsał. A to był ten sam? Co wtedy zatopiliśmy, czy jakiś inny? Chyba nie, bo ich dwójka była. No to jakiś inny był. A tamten sam pływał. Prostuj. Nie wiesz, co sobie. No i padliśmy, no trochę szkoda. Kurde. Moim zdaniem mieliśmy dużo szansę z nimi, tylko po prostu jak wtedy kupcą rzucił kotwicę przy nich, no to był strzał w kolano, bo już nie dało się tego podnieść, byliśmy źle ustawieni, nie dało się obrócić, nie mogliśmy im nawet nic zrobić za bardzo. Odpłynąć cokolwiek. Ganiam się z nimi, no. Ale że ukryłeś gdzieś tam kryształ? Tak. No. Ten, a oni co, sprzedają nasze towary, czy co tam robią? Tak. Ten. Bo kwestia jest taka, jeszcze dobrodzieju, że wiesz, oni by tak naprawdę nie zniszczyli nas, gdyby nie fakt, że staliśmy w miejscu cały czas. No a czym my byśmy ich zniszczyli? Ale to nieważne, czy byśmy ich zniszczyli, my byśmy siebie nie zniszczyli w tym momencie. No nie, no oni nas zniszczyli. Czym no tak, ale dlatego, że staliśmy... Albo oni, a nie my. Czym byśmy ich zatopili? Odpowiedz mi na pytanie. No, byśmy pływali, byśmy zbierali surowce. No właśnie. No właśnie. A gdybyśmy zbierali surowce przedtem i byśmy do bitki od razu podeszli przygotowani. No dobra, ale to nie. W pierwszej kolejności nie robili. No dobra, ale nie mieliście, nie zbieraliście surowców wcześniej, no. No właśnie. No tak gdzieś no, jak. Chodzi, ale no dobra, no ale chodzi mi o to, że błędem było się zatrzymać na kotwicy po prostu przed nimi, jak oni nas taranowali po prostu cały czas. O to mi chodzi. Nie wiem, ja nie rzucałem kotwicy. No szkoda trochę, bo dużo rzeczy straciliśmy, co nie? Tam niezłe łupy były w sumie.
I gdzie ukryłeś kupcom ten diament? Między skałkami. A posprzedawałeś chociaż trochę tych towarów naszych, czy nie? No nie, no gdzie jest? A, kumam. Kurde, to szkoda trochę, dużo materiału, dużo rzeczy straciliśmy swoich. Nie, tam, no tylko Jimmy. Nie, no dużo tam przez lata zbierane były, bo tam po drodze jeszcze były zbierane. Krakeny, nie wiem czy to posprzedawane było, chyba nie. Przecież dobro tego krakena stracił, jak go wyjebało. Ale nie mówię o mięsie, tylko o rzeczach z krakena i tak dalej. Ja no. To jakieś śmieci. Nothing to worry about, I think. Ja się martwię, bo ja tu muszę legendę piracką zdobyć, no. Kurde, legendę piracką to grindując za Atenę zdobędzie, a nie tak jakieś śmieci z Jimmy'ego zbierać. A co, za Atenę to najwięcej się ekspacy dostaje? No, on teraz najszybciej ci nabija te frakcje, bo wszystko ci dodaje tak naprawdę. Wyspy przed nami, byczki. Weź coś tam wykręć. No, tak w ogóle elegancko, kurde. Sztormix ani se steru nie trzyma. No. Ej, ale strasznie daleko nas wyjebało w sumie. No. Myślę, że i tak już będzie tak, Michał, że zrobimy, Michali, że zrobimy po prostu tą misję i będzie koniec, tak mi się wydaje, bo już też nie chcę dłużej przedłużać. Po prostu dokończymy tą misję, którą nie dokończyliśmy, bo XD i koniec będzie. Tak mi się wydaje, co nie, bo też już nie chcę przedłużać, co nie, tylko misję trzeba skończyć po prostu. Kurwa, znowu mnie wyjebało, ja pierdolę. Uważaj, kupsik, bo skały przed tobą są. Widzę. Co to w ogóle za miejsce jakieś takie? O cholera, ale dostałem. Jak coś palę się, jak coś możesz mi PHP. Nie wiem, czy nie dasz rady pewnie mi podnieść, to nie? To się nie, muszę sobie kontrolować. Dobrodzieju, przestań wychodzić co chwilę. Nie wiem, co się odbywa w tej grze. Nie obrażaj się na nas. No, no daj spokój. No kurwa, no ostatnio wypierdala. To może tylko statek zresetuje. I kilka tych skarbów. Co za dziarostwo. No trudno, ten, nie przejmuj się, no zdarza się przegrać czasami. Nie wychodź z tego powodu z gry. Nie, no pierdola, ale F4. Kurde, dawaj trochę bardziej na N pójdź teraz. Znaczy tak mi trochę bardziej na N, co nie? No wiem, no to jest tamta wysepka przed nami. Kurwa. No o tak pij, ten kurs jest git. No ten kurs pójdź.
Jezu, wy tak mówicie, kurde, czyja to wina, moja, twoja, kurwa, to wszystko wina Maćka. No wszyscy wiedzą, że to, nie no, to kupcona wina. Kupson. Wszystko wina Maćka. Kupson. Ta kotwica była nieprzemyślana. No ten stery skręcone też nie były przemyślane. Dobra. Zjebaliśmy, ja, znaczy was, statek zatonął, to zatonął, jebać. Tak, ile. Ło. No i co robisz, no, widzisz, Bloody? Stoisz na tym dziobie i kurde, przeciążasz mi statek. No, no, no. Grubasy. Kurwa, nie da się w statku skopać. To oni tam jeszcze stoją, dawaj im, kurwa, robimy powtórkę z rozrywki. Stoją? Tak. My daleko jesteśmy jeszcze, nie? Nie, to jest nie, tutaj. To jest tutaj. Ale gdzie oni stoją? Dobra, kule w łapy! No ale nie mamy stoją. Kul w ogóle, co ty chcesz z nim zrobić? Jak to nie mamy? A mamy? Mamy? Ona slupa, myślę, że damy radę. A, faktycznie coś tam mamy. No, każdy po dysiu. Dobra, gdzie, tylko ty trzymaj ster teraz, bo ty umiesz. Dobra. Dobra. No, żagiel chyba jakiś podwinie. To podwinie ten żagiel. Hello, motherfuckers. Ale to bliżej, nie wiem czy nie za daleko. No co, nie trafimy w nich. Uff, jak go trafiłem, nice. To co, może misję dokończmy? Jaki jest plan? No, zaraz, zaraz. W sumie teraz to, teraz to ich topić, to i tak bez sensu, już nic nie mają przy sobie. No i co tutaj? Będą odpływać chyba. No. Dobra, no, przycumuj i dokończymy misję. Walić to. A nie wchodzi Czesiek jakiś płynie? No, jebać ich, nie chcą. Nie, jebać, nie chcę się nie gonić. I tak nic nie mają. Dobra. Dawaj. Pod pizzę. O kurde. No, zaraz. Gdzie. No, podnieśmy od razu. Gdzie ukryłeś dobrodzieju. No, dobra. Gdzie dobrodzieju ukryłeś. Nie, dobrodzieju, tylko kupcik ten diament. Chodź, pokaż. Dobra, chodźcie, walić już tam. To już to potem ogarniemy. Chodź, kups, pokażesz, gdzie ukryłeś ten. Ten cały diament. Na zachodzie. Czyli mówisz, że zagadka? Dobra, kupson, dawaj, chodź. No, idziesz? No, czekaj, statek nastawiamy. No, chyba gdzieś tutaj z prawej. Nie pamiętam. Dawno temu to było. Kupcą, zrobiliśmy kółko. Dobra. Nie przeżywaj. No, to nie był zachód. No, co to było? To był to zachód. To był północ. Za zachodzącą, no. Zachodzącą skałą to było.
Dobrze. Dawaj mi do tej Sharon, kurde. Dobra, oddamy jej diamencik. Chodź. Masz. Is it true? Did you really destroy Greymara? Yes. Am I finally free of him? You have no idea how good it feels to hear that. Yes, yes, it feels good. The truth is, I went back to the Morning Star out of guilt, not out of greed. I was Jill, the one who jumped overboard rather than face Chota. After that, I gave up my name and my old life to hide from him. I tell everyone I'm building a ship to fight a Kraken. But the truth is, it's so I could escape if he ever found me again. Still, I always wondered, could I have made a difference if I'd stayed and fought alongside the others? I'll always carry that regret, and maybe that's what I deserve. But I'll sleep a little easier now I know the others have been set free. You know, that uniform looks better on you than it ever did on me. I'm glad someone's picking up where we left off and aiming for the shores of gold. I'll clean up this piece and pass it along to you know who. But before you go sailing blindly into the Devil's Shroud, you should speak to the only pirate who ever used the Shroud Breaker and lived to tell the tale. You'll find her at Morrow's Peak. Good luck. Good luck. To co? Ostatni, nie? Robimy. Nie, no to nie dzisiaj już. Trzeba się na to będzie przygotować, no. Dobrze. Nice. Misja wykonana. Elegancko. Ej, co wy nie macie ubrań na sobie? No, rozebraliśmy się. Kurwa. Ty też nie masz grubasku. No. A, rzeczywiście. Rozebraliśmy się. Zajebała nam, kurde. No, powiedział, oddawajcie te ubrania. No to zobacz, to ona była tym, kurde, Judaszem. No. Tak, profesjonalnie wykonana misja. Bez żadnych problemów, jak zwykle. Kurde, ale żeśmy dzienników nie zebrali w poprzedniej, kurwanska. To zrobi... te dzienniki robić od razu, a nie tam. Dobra, to zrobimy jeszcze, ale to już też następnym razem. No. I zrobimy wtedy fit final. No możliwe, że jutro nawet w sumie. Nie wiem, tak mi się wydaje. No, myślę, że jutro. No. Tylko żebyś nie napisał o kurde 18:30. Jak ta... Ej, nieważne. Kurde, nigdy nie wiadomo, kiedy wypadnie nagły, niespodziewany melanż Kubix. Nie można tego przewidzieć. Jutro byśmy ten. No. Najpierw zrobili tą siódemkę, te dzienniki. I no. Shores of Gold później. Ale to przecież byśmy Gold zrobili dzienniki i questa byśmy od razu chyba porzucili. Nie no, zrobimy od razu, żeby się liczyło, bo to kurde, ja chcę mieć złotą klątwę kiedyś. Ale profesjonalnie.